Jesteśmy z ludźmi i dla ludzi. Koło gospodyń wiejskich z Kacprówka to kobiety, które kochają polską tradycję, kuchnię i ludowość. Swoimi działaniami wspierają kulturalny, gospodarczy i społeczny rozwój całego regionu, organizują coroczne pikniki rodzinne oraz biorą udział w licznych akcjach charytatywnych. Kacprowianki to kobiety o naprawdę wielkich sercach. Szydełkują, dziergają, tworzą wyjątkowe rękodzieła, a to wszystko w szczytnym celu. Wykonujemy własnoręcznie takie maskotki, lalki i przekazujemy na cele charytatywne dla chorych dzieci. Pochłaniają bardzo dużo czasu, ale czas poświęcony właśnie na robienie, no, sprawia przyjemność po prostu. Gospodynie mają ręce pełne roboty przez cały rok. Zwłaszcza okres przedświąteczny jest dla nich wyjątkowo intensywny. W tym okresie spotykamy się, wykonujemy ozdoby bożonarodzeniowe, przygotowujemy potrawy. Staramy się pomagać potrzebującym. W tym roku przygotowujemy paczkę dla ośrodka preadopcyjnego w Otwocku. Muzyczną perłą zespołu jest pan Mirosław Padziewski i jego trzyrzędowa harmonia, zrobiona ręcznie przez samego mistrza Jana Chomota. Jego logo jest na tej harmonii. Ta harmonia jest zrobiona na wzór harmonii przedwojennej polskiej. Harmonia jest napędzana pedałami, co znaczy napędzana, to znaczy powietrze idzie z pedałów do harmonii i ona w ten sposób gra, nie rozciąga się jako akordeon. Także trzeba mieć skoordynowane ruchy obu nóg, rąk, no i jeszcze można śpiewać, to też trzeba skoordynować te ruchy. Kacprówek. Tutaj naprawdę można poczuć się jak u Pana Boga za piecem.